Dzień dobry, witamy Państwa w audycji prezydenckiej Kwadrans. Ze mną prezydent miasta Janusz Gromek, witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I Kamila Paramirzyńska. Panie prezydencie, za nami wybory. Tak. No nie do końca, bo jeszcze mamy drugą turę na prezydenta. I ja bym chciał bardzo prosić mieszkańców Kołobrzegu, żeby wykorzystali tą sytuację i poszli 4 listopada na wybory. Oczywiście dokończę, bo 16 300 głosów, które otrzymałem dzięki Kołobrzeżanom i innym mieszkańcom naszego województwa, to jest bardzo wysoki wynik, bardzo duże poparcie i to jest jakby podsumowanie mojej 12-letniej pracy na pozycji prezydenta. Także wielki szacunek do Państwa mam i jeszcze raz serdecznie dziękuję za oddany głos na mnie. Będę się starał maksymalnie pracować w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na rzecz Kołobrzegu, regionu, województwa. O tym, o czym Pan już wspomniał, o tych 12 Pana latach, to my jeszcze porozmawiamy dzisiaj. Dobrze. Ale najpierw zaczniemy od takich innych informacji, myślę, ważnych dla mieszkańców i na przykład badanie na osteoporozę się odbędzie niebawem. Proszę Państwa, są takie informacje na plakatach, na pewno na stronie medialnej, na internetowej. Sprawdź kondycję swoich kości. Zapraszamy na badania właśnie kręgosłupa, szyjki kości udowej. To jest osoby po 60 roku życia na bezpłatne badania. To jest bardzo ważne. Na bezpłatne badania, badanie osteoporozy. W dniach od 6 do 10 listopada w godzinach 9-17 na Skwerze Pionierów będzie stał samochód, który będzie robił te badania. Rejestracja w dni powszechne w godzinach 9-12. Telefon 883-066-355. Powtarzam telefon. 883-066-355. Osoby niezarejestrowane zostaną przebadane w miarę dostępności miejsc. I badanie słuchu także w listopadzie, to jest w dniach 6-16, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 rano do 16 w oddziale firmy GERS przy ulicy Dibuła 27.1. Odbiór zaproszenia na bezpłatne badanie słuchu w osteobusie na Skwerze Pionierów w dniach 6-10. Najnowsza mobilna pracownia densytometryczna. O, jest taki pojazd pokazany, rozpoznawalny i bardzo namawiam Państwa do skorzystania, bo ją żony też będę namawiał. Dla osób 60+, to jest ważna informacja. Panie prezydencie, Kołobrzeg został wyróżniony kryształem przetargów publicznych. Wyjaśnijmy może, co to za nagroda i no, chyba trzeba też mieszkańcom powiedzieć, że to jest takie bardzo prestiżowe wyróżnienie. To jest najwyższe wyróżnienie, jakie można było otrzymać. Proszę Państwa, bez przetargów samorząd nie funkcjonuje. Nawet w prywatnym obrocie też pozwalają sobie robić przetargi czy zbieranie ofert. Ale my na każdą praktycznie większą inwestycję, remont robimy przetargi. Mamy Biuro Zamówień Publicznych, mamy bardzo kompetentne osoby. Akurat to wszystko panie są i ja wierzę w panie, które są bardzo solidne, kompetentne i dobrze się przygotowują. I nasza gmina, miasto Kołobrzeg otrzymała, to jest taka statuetka, to wyróżnienie, otrzymuje kryształ przetargów publicznych w 2018 roku dla najlepszego zamawiającego w kategorii inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej za przebudowę ścieżki rowerowej do Poczela w ramach projektu Analiza Transgranicznej Turystyki Rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania. Proszę Państwa, jest tu raz, dwa, trzy, cztery, 5-6 podpisów i to jest to bardzo wysokie wyróżnienie. Ja gratuluję moim współpracownikom i Kołobrzegowi za takie wyróżnienie. A przypomnijmy, że to wcale nie był łatwy przetarg, bo przecież te przetargi były odwoływane. Trzeba było dzielić. Ale my tam mamy właśnie trzy gminy, bo mamy tak, miasto Kołobrzeg, gminę Kołobrzeg i jeszcze miasto Bard. No i były bardzo takie niepokojące informacje właśnie z gminy Bard. Przez wiele miesięcy nic oni nie robili. Ja musiałem tam jeździć, musiałem prosić. Jakoś to wyszło i jeszcze czekamy na decyzję pana marszałka,
który może prawie 500 tysięcy euro, dodatkowo nam przyznać na ten projekt i wtedy ten procent dofinansowania zwiększy się, co będzie nasza radość. Panie prezydencie, Reduta Morast, dzisiaj jest oficjalne otwarcie. W każdym razie już można do tej Reduty pójść, zobaczyć, obejrzeć, no bo tam się niesamowicie zmieniło. Proszę Państwa, Reduta Morast za prawie 6 milionów została przebudowana, wyremontowana albo odtworzona, bo to tak można powiedzieć. Na pewno wszyscy, co znają to miejsce sprzed remontu, to będą zaskoczeni. Bo to jest całkiem inny wymiar. To jest powrót do tego, do czego ona była stworzona w swoich latach początkowych. Mianowicie ona broniła dostępności do Kołobrzegu drogą morską, znaczy wejściem do portu. I to zostało tak zrobione według tego pierwowzoru. To były roboty bardzo pracochłonne i bardzo kosztowne. To były i odnowienia całej ilości cegieł w środku, na zewnątrz, zrobienie nowych łazienek, zrobienie, usypanie tysiącami metrów sześciennych ziemi, podwyższenia tego, te ścieżki tam, te miejsca na działa. No i nawet ten grill, który tam jest taki specjalny zrobiony, ja byłem zaskoczony mile. A oprócz tego na zewnątrz pobijano kilkaset larsenów. Larseny to są takie metalowe elementy, które są wbijane głęboko w ziemię, a ich celem jest to, żeby się nie osypywała nam ta reduta. A przy tym wszystkim zrobiono pomosty i przy tych pomostach następne miejsca na jachty, czy mniejsze, czy większe. Także z ciekawości, no i podświetlone jest piękne, no i nowa trawa. Z ciekawości zapraszam Państwa, od dzisiaj można zwiedzać tą Redutę. No i teraz zapowiadany temat. Kończy się, Panie Prezydencie, kadencja. Jakby Pan miał podsumować te swoje 12 lat, sukcesy i porażki? Trochę no, tego wszystkiego powiem było. Tak. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ostatnie miesiące, nie? Bo tak fajnie nam szło. Miałem zastępców, no niestety zawiedli mi ci zastępcy w różny sposób. Jednego zwolniłem, drugi sam odszedł. Zawiodłem się na Jacku Woźniaku, którego naprawdę traktowałem jak takiego syna. Ale, bo jest dużo młodszy, ale nie znaczy, że jestem jakby, mam nienawiść do niego, nie, bo ja jestem człowiekiem w miarę takim już w tej chwili spokojnym, bo to z wiekiem chyba tak naszło. I to nastąpiło tak niepotrzebnie, ta druga tura wyborów, tak by nie było tego, byłoby już posprzątane, a kołobrzeżani się denerwują. A nie wiadomo, co by było, Panie Prezydencie. Byłoby. Ja jestem nie pewien, wiadomo, żeby co by było. Ale tak, a teraz chwalimy się. Proszę Państwa, przez te 12 lat kilkaset milionów pieniędzy sprowadzonych do Kołobrzegu w różnej formie i z różnych jakby źródeł. Czy to Regionalny Program Operacyjny, czy to ZIT, to jest nasze zintegrowane inwestycje terytorialne w obszarze Koszalin, Kołobrzeg, Białogard, czy to Pomerania, czy to POIŚ, środki centralne, czytaj trzy etapy obwodnic. Ale te ostatnie momenty, to ten sukces, to bym tak ważył po kolei. Trzeci etap obwodnicy oddany. Realizacja S6 Szczecin-Gdańsk, na razie do Sianowa w wydaniu kołobrzeskim. To jest, bo cztery warianty były, które absolutnie równolegle prowadziły Płoty, Karlino, Białogard, a dzięki, no nie ukrywam, że też moim bardzo mocnym zabiegom, jest to wariant kołobrzeski, który nam daje tutaj tę szóstkę do Kołobrzegu, nie pod Kołobrzeg, tylko do Kołobrzegu. Następnie realizacja w tym roku ulicy Budowlanej, realizacja ulicy Towarowej Mickiewicza, to jest to, co do portu się dojeżdża. Następnie no, dokończenie tego całego programu portów jachtowych, które zrealizowaliśmy. No i ścieżki rowerowe, nowe, a szczególnie nowe wydanie ścieżki rowerowej do Podczela, gdzie w tej chwili już nie ma problemu, żeby tam i rowerzysta mógł sobie jechać, i mama z statusiem, i z dzieckiem, i wózkiem, czy ludzie, którzy idą na spacer, na kijki, czy w ogóle. No a hitem jest promenada nasza od Kortów praktycznie do Kamiennego Szańca. No i został jeszcze trzeci etap, który chcemy realizować. Realizacja wielu mniejszych remontów ulic, chodników, podwórek, szkół,
placu zabaw. Bardzo mocno rzuciliśmy się na placy zabaw. Nie wiem, czy pani to widzi, ale... Nie. Nie widzi pani? Nie widzę. To słabe oko ma pani. Nie, mam dobre oko, pochodzę z dzieckiem. Ale mamy, no wydaliśmy niemałe miliony na placy zabaw, zaczynając od placu trzech pokoleń, po wzmocnienie placów, czy to na Lęborskim, czy na ogrodach, czy w innym miejscu. Utrzymywanie bardzo dobrego poziomu bezpieczeństwa na plaży, no i ta plaża centralna, która była zrobiona kilka lat temu za kwotę 67 milionów, trzyma nam się. Teraz jesteśmy już jakby przygotowani projektowo do tego, żeby niedługo realizować następne przejście przy ulicy Plażowej. No i wiele innych pozycji. A co do, czy to można by powiedzieć, że porażka? No, a autobusy nowe, 14 autobusów, a widzę, jak bardzo duże ilości i dzieci, i młodzieży, i dorosłych jeżdżą autobusami, co mnie bardzo cieszy. A nie udało mi się zrobić schroniska. Dlaczego? Bym się zapytał. Ano dlatego, że nie ma terenu. Bo w swojej kampanii kandydat, który nie przeszedł z PiS-u, mówił, że dogadany jest z wójtami, z burmistrzem, że takie miejsca znajdzie, a to na śmieci, a to na schronisko. Ja w dobrej komitywie byłem z wójtami w tamtym wydaniu i oni może i chcieli, a nie mogli tego znaleźć i nie znaleźliśmy. Na pewno moim marzeniem by było to, żeby kończył się remont amfiteatru. Niestety nie wyszło, a to z tej racji, że taka umowa była, jaka umowa była, dzierżawy, trzeba było poczekać na zakończenie tej umowy. W chwili obecnej realizowany jest projekt, bardzo ładny, naszego amfiteatru i będziemy czekali na to, żeby realizować. Sprawą pewną jest, że z naszych środków ciężko będzie nam ruszyć niekiedy pewne inwestycje, jak amfiteatr, jak trzeci etap promenady do ekoparku. Wczoraj właśnie miałem rozmowy z przedstawicielami Ariby na temat dworca komunikacji kołowej, bo brakuje nam tego. I trzeba będzie starać się o te środki właśnie z zewnętrznych jakby finansowań, z RPO, które może jeszcze gdzieś tam będą z oszczędności, a jak nie, to nowe wydanie finansowania przez Unię Europejską od lata 2020 dalej, właśnie tam w sejmiku, ja będę miał okazję walczyć o te pieniądze. Panie prezydencie, pan trochę skupił się na tym, co się działo w ostatniej kadencji, ale ja tak sobie przypomnę, jeżeli chodzi, bo mam taki na szybko, i coś, co uważam za sukces, i coś, co uważam za coś, czego zabrakło. A więc na pewno sukcesem jest stadion piłkarski imienia Sebastiana Karpiniuka. Bo to jeszcze wcześniej, stadion tak? To trzy kadencje, tak, stadion piłkarski. A pamięta pani, jaki był stan ulicy Żurawia? Pamięta pani? Pamiętam. Jeszcze młoda pani była wtedy. Nie, to już nie taka ale młoda, ale pamiętam. Ja pamiętam, jak zaczęliśmy remont. Przecież tam była tylko jedna ulica Żurawia. Bo to dziura drugi etap, na dziurze. Prawda? A zrobiliśmy coś wspaniałego, bo to jest drugi etap właśnie tej obwodnicy. Tak jak już powiedziałem, Centrum Kultury. A zapomnieliśmy o tym, że cztery budynki po 44 nowe mieszkania też zostały oddane. To jest też wielki sukces. A takim minusem będzie na przykład to, że cmentarz ciągle nie jest wyremontowany. Mówię o alejkach, takich najzwyczajniejszych w świecie. W ubiegłym roku pokazywaliśmy jedno miejsce, w tym roku pokazujemy dokładnie to samo, które jest wiecznie zalewane. Pani, problem polega na tym, że ja ścigam cały czas prezesa na to, żeby robił, realizował w mieście i na cmentarzu, ale tak, coraz mniej ludzi jest do pracy takiej budowlanej. Nie ma aż takich możliwości, żeby miał jedną ekipę, która robi chodniki nam czy ulice w mieście, a druga ekipa by robiła na cmentarzu. I on w ramach tak zwanych luzów czasowych robi te alejki. Bo nie, no pani, to widać, że tej alejki pani, absolutnie nie zrobił. No tej zrobił, akurat może nie zrobił. Nie wiem, choć wiedział idzie, doskonale, że tam jest wielki problem. O jakie skrzyżowanie idzie, może co? No dobrze, doskonale prezes wie. W ubiegłym roku u niego byliśmy, pokazywaliśmy, rozmawialiśmy, a w tym roku sytuacja jest dokładnie taka sama, jak była rok temu. No proszę pani, ja wczoraj miałem spotkanie z panem prezesem i powiedziałem, że mnie to obchodzi, ma być na pierwszego tak przygotowane, żebyśmy się nie taplali. Czyli znowu jakimś piaskiem zostanie wysypane i to tak. No ale na zostanie. Chwilę.
Na chwilę może problem rozwiąże. Ale co jest ważne? Co jest ważne, że też nasze spółki mają się bardzo dobrze. Nie żałuję tego kroku i tej decyzji o zamontowaniu tego pieca gazowego w Mecu, który nam grzeje ciepłą wodę w okresie wiosenno-letnim. Cena wody i ścieku utrzymuje się nam od wielu lat na tym samym poziomie. Choć wczorajsze spotkanie z panem Sieradzkim, kandydata na prezydenta, pokazuje, że no, jeśli by się dogadali, to mieszkańcy mogliby poczuć te skutki, bo jeśli cały powiat i Sławoborze chcieliby taką samą cenę jak Kołobrzeg, to my byśmy musieli podnieść wodę na mieście Kołobrzeg, a do tego ja się nie zgadzam i nie dopuszczam tych myśli. No nie wiadomo, jakie by tu były podjęte decyzje, jeżeli chodzi o No ale wodę. Obiecane są takie, nie? Panie prezydencie, no to kończąc już dzisiejszą audycję, zapytam o sport, bo tutaj chyba mamy kilka dobrych informacji tym razem. Tak, no nasi wygrali na wyjeździe z drużyną, która jest w czołówce. Niestety koszykarze znowu przegrali. Siatkarze OPP bardzo ładnie walczą. Nasze kluby juniorskie też i wygrywają, i przegrywają, ale więcej wygrywają. A za to dziewczyny? Ale dziewczyny! Dziewczyny prowadzą w tabeli w tej chwili. Była pani na meczu? Nie, ale słyszałam. Tak, wygrały tu u siebie. Piękny wynik, także gratuluję tym naszym paniom. I czekamy na następne mecze. Wiem, że o 17 w sobotę Kotwica gra znowu z trudnym przeciwnikiem w piłkę nożną, z Kaliszem. Wiem, że koszykówka też będzie. A ja muszę się wybrać na najbliższy mecz w Kołobrzegu, na którym będą właśnie nasze panie grały, bo dawno jej nie widziałem. Dziękuję panie prezydencie za dzisiaj. Prezydent miasta Janusz Gromek był moim i państwa gościem. Dziękujemy. Dziękuję.